Drodzy Państwo, za kilka godzin opolskie konfrontacje, te 48 ruszą z pełną mocą. Dzisiaj mamy wielką przyjemność rozmawiania z dwojgiem wspaniałych opolskich aktorów, Beata Wnęk-Malec. Dzień dobry Pani Beato. Dzień dobry, witam serdecznie. I Leszek Malec. Witam serdecznie Państwa. Chciałem Was zapytać teraz po tym oficjalnym rozpoczęciu, bo znamy się mnóstwo lat, i zadać takie metaforyczne pytanie, dlatego że wieczorem będziemy Cię widzieć w Ziemi Obiecanej, to chciałem Was zapytać przy okazji tych konfrontacji. Czy teatr to dla Was rzeczywiście ta Ziemia Obiecana? Teatr jest całym światem i wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, myślę, jakoś tam związane jest z teatrem, z czego się bardzo cieszę. I ten tytuł, Ziemia Obiecana, jest znakomitym tytułem ze wszechmiar. Zwłaszcza, że oboje macie za sobą ponad 30 lat scenicznego grania. Leszku? No tak, wyszło tego, prawda? Aż trudno powiedzieć, jak i kiedy to minęło, ale przeszło to tak, jak z palca i z bicza strzelił. A wracając do pytania, czy to Ziemia Obiecana, o mój Boże, młodość, kiedy ona była, kiedy szukałem dla siebie zawodu, nawet przez głowę i przez myśl mi nie przeleciało, że to będzie mój taki zawód w 100%. Ja uczyłem się w kompletnie innym zawodzie, miałem być głównym księgowym. Ojejku, nie wierzę, miałabyś księgowego w domu? Miałaby księgowego w domu. Po roku pracy i praktyki w banku stwierdziłem, że to jakiś koszmar. Kończąc liceum ekonomiczne, pomyślałem sobie, o Boże, może jednak coś innego. Miałem dookoła siebie w swoim mieście na Mazurach, w których dorastałem i zdobywałem pierwsze szlify, no w cudzym słowie, można powiedzieć, aktorskie. Miałem fantastycznych ludzi, którzy wyciągnęli ze mnie, wzbudzili we mnie, czy też narodzili pewne aspekty do zostania aktorem. Moje szaleństwo, które kiełkowało we mnie, narastało, aż wybuchnęło. W dojściu do szkół teatralnych, skończeniu, przyjściu tutaj i kontynuowania swego szaleństwa, które no, stopniowo już tak jakby utemperowane zostało. Niemniej dalej gdzieś tam w środku się kotłuje coś, co mam nadzieję przysłuży się Państwu w tej Ziemi Obiecanej, myśląc o tym teatrze w przyszłości jeszcze, jeśli chodzi o odbiór Państwa, mnie na scenie, czy też moja twórczość, która zaowocuje tym, że Państwo wzruszą się, czy też uśmiechną. No to księgowy rzeczywiście ma pociąg do mowy, nie ma o czym mówić. Też księgowa się pojawiła u Ciebie w życiu, czy też od początku tak naprawdę to był teatr? Nie był teatr. Na początku to było coś związane z historią sztuki, z archeologią. Byłam pasjonatem archeologicznych wydarzeń i to też było super. Starożytny Egipt czy coś innego? Ostrów Tumski we Wrocławiu. To było cudowne miejsce, które mnie zachwyciło i kto wie, czy też bym tam nie znalazła. Ale super. Ale zdarzyło się takie wakacje w okolicach Krynicy Górskiej, gdzie poznałam takiego znanego krakowskiego teraz aktora, wtedy chłopaka, który zdawał do szkoły teatralnej, no i on naopowiadał właśnie dużo różnych rzeczy i się zaciekawiłam. No i potem też spotkałam dużo ludzi, wspaniałe wrocławskie środowisko, teatr współczesny, Kazimierza Brauna, no wszystko gdzieś tam się zasiało, zakiełkowało i też pojawiła się szkoła teatralna. I chciałam tylko powiedzieć, że gdyby mój małżonek wybrał tę karierę księgowego, to byśmy się chyba nie spotkali. Niemniej ta Ziemia Obiecana, coś, co sobie wyobrażamy, co jest wspaniałe, to rzeczywiście tu są nasze marzenia, to jest teatr, absolutnie. I myślę, że dużo ludzi ciągnie do teatru i warto, i zapraszamy, i chodźcie, bo rzeczywiście tutaj można poszerzyć swoje horyzonty, coś zrozumieć, coś, czego być może nigdy nie zrozumielibyśmy, gdybyśmy tutaj nie przyszli. A propos tej Ziemi Obiecanej, ja tak się zastanawiam, co jako Ziemię Obiecaną u mnie, ciebie zainteresowało? Dlaczego ta Ziemia Obiecana razem?
Że ziemia obiecana razem, no tak, no bo to zawsze jest jakaś obietnica poranka. Też ziemia... co było tą obietnicą poranka? To mnie ciekawi. No teraz będziemy rozwiązywać, proszę Państwa, tajemnice alkowy. No, że świat... A żeż świat ciekawy, a że poznawanie, a że to, że cały czas coś się dzieje, to są super sprawy. Oj Boże, ogólnikowo, a ja się pytam konkretnie, Zostawcie to po wywiadzie. Natomiast nie mogę Was oczywiście nie zapytać, bo za nami plansza rozpoczynających się konfrontacji. Za chwilę przyjdą tu widzowie. Zacznie się ten pierwszy spektakl, to otwarcie jest właśnie z tą Twoją ziemią obiecaną w jednej z głównych ról. Natomiast chciałem Was zapytać w ogóle, pamiętając swoje czasy nastolatka, kiedy tutaj szukało się, jak to panią bileterkę w cudzysłowie oszukać, żeby wejść na któryś ze spektakli konfrontacji teatralnych, bo to było marzenie każdego młodego człowieka, żeby gdzieś tutaj usiąść, zobaczyć tych wspaniałych aktorów, te wspaniałe spektakle. Jakie są te wasze konfrontacje teraz, te wspomnienia takie z waszych ról, z waszych tych lat, ponad już 30 będących na scenie, a właśnie związanych z konfrontacjami? Znaczy zawsze to jest jakiś taki niesamowity okres, niesamowity czas, gdy mamy możliwość zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje w Polsce. I to jest super, że właśnie to jest taki moment, że wszyscy przyjeżdżają tutaj i my ich oglądamy. Czyli to jest tak jakby dla nas. I to jest bardzo osobiste, bardzo fajne i bardzo inspirujące. Także cieszę się, że są te konfrontacje. Rzeczywiście to jest święto, absolutnie. Faktycznie te czasy, o których mówisz, że tak było z tymi biletami, że nie można było dostać, że to wszystko było wyprzedane. Konfrontacje też miały swoje blaski i cienie i że były też takie momenty, że jakby mniejsze zainteresowanie było. To nie pamiętam jakie lata, ale był taki coś. Na szczęście teraz też jest tak, że te bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Nie ma szans żadnych dostania biletu. Także to jest fajne i tylko się z tego cieszyć, że to jest takie żywe, że ludzie wrócili do teatru, cieszymy się bardzo. Ale te twoje konfrontacje, nie mogę nie zapytać o spektakl, który zawsze będzie tobie się kojarzył z konfrontacjami. No, to znaczy tak, ponieważ jakby jesteśmy aktorami, którzy grali też w przedstawieniach konfrontacyjnych, to nie możemy nie wspomnieć o Dziadach. O matce Joannie od Aniołów. I to takie były dwa momenty w tym naszym graniu, kiedy jakby udało nam się z całym zespołem zagrać super przedstawienia. Rzeczywiście czuliśmy taką wzajemną energię z widownią i to było wspaniałe i te zostały wtedy nagrodzone przedstawienia Grand Prix, ponieważ jakby, nie wiem, wydaje mi się, że wtedy się jakby przekroczyło coś. Że to było super wydarzenie i świetna rzecz. Ale szak to podobne, tak jak mówi Beata, te spektakle, czy tobie raczej coś innego z tych konfrontacji zawsze pozostanie? Być może z jakiegoś niecodziennego powodu też w pamięci. Dla mnie jakby pierwsze konfrontacje, w których wziąłem udział, to był Kordian, w którym grałem główną rolę. No może nie podobał się on jakby w ogólnym zarysie, ale dostałem świetne recenzje za swoją rolę, co mnie bardzo ucieszyło. I to było cudowne przeżycie, że klasyka przeze mnie zagrana jakby umocniła mnie w pojęciu o tym, że może jakieś mam zdolności do interpretacji słowa pisanego przez Słowackiego czy Mickiewicza, prawda, że no hura, istnieje coś takiego jak wiersz, który potrafię wypowiedzieć. I to jakby był impuls, który przyczynił się do tego, że polubiłem klasykę, ogólnie klasykę. Jest głęboko we mnie osadzona i bardzo się cieszę czasami móc wrócić do wiersza i wyszukiwać różne fajne, ciekawe rzeczy, których notabene młodzież obecna zupełnie nie rozumie. No tak, z tą literaturą teraz i kanonem w ogóle szkolnym, tutaj ja też się nie mogę bardzo pogodzić, ale podobno czasy się zmieniają. Słuchajcie, na koniec tego spotkania, bo widzowie już powolutku rzeczywiście wchodzą do teatru, to chciałem Was zapytać, niektórzy sobie wyobrażają, no przecież jak ona może się nauczyć tego tekstu, tych takich ogromnych, tak jak chociażby Dziady, tekstów. Jak to jest z tym uczeniem się, z pamiętaniem, czy te teksty się później wyrzuca, że tak powiem, z głowy, zastępuje się innymi,
czy to już ma się do końca? Mówię o tej oczywiście takiej codziennej pracy, bo to jest tak, jak my mówimy, tak naprawdę codziennie przychodzenie do swojego zakładu pracy, prawda? I my co? To nie jest jeden, dwa, trzy, pięć, nie wiem ile tych ról już odegraliście, po kilkadziesiąt pewnie co najmniej. Jak, no, no więc właśnie, to jak to jest rzeczywiście z tym warsztatem? Powiedzmy, czy nam, czy młodym ludziom w ogóle nie przychodzi do głowy, jak to jest z taką pracą? Myślę, że mózg działa jak komputer. Nie na darmo wymyśliliśmy komputer jako sztuczną inteligencję, która tak, a nie inaczej się rozwija. Gdzieś ta pamięć musi być lokowana. To samo jest i z naszą pamięcią. Na ten sam wzór. My nie musimy pamiętać wszystkiego. To pamięta mózg, który jest tam gdzieś z tyłu, ten tekst schowany. I dochodzi do sytuacji tak zwanej pamięci ciała, kiedy wzbudzamy ciało w odpowiedniej sytuacji, momentalnie wzbudzamy też tekst, który gdzieś z tyłu siedzi i nam się momentalnie przypomina. To na tym jakby bazujemy. Muszę Państwa zasmucić, najważniejszą rzeczą pracy w teatrze nie jest nauka tekstu, tylko praca nad tym tekstem. To jest jakby najważniejsze. Nauka to jest jedna dziesiąta tego wszystkiego, co my musimy zrobić na scenie. To jakby na tym to polega. A Beata, co w tej kwestii z kolei dla ciebie jest najważniejsze, najtrudniejsze, jak się dochodzi do tego, do tej roli, którą my widzowie później na scenie widzimy? No dochodzi się, że tak powiem, całym sobą, czyli rzeczywiście to nie jest tylko nauka tekstu, tylko to jest właśnie to, co się na ten temat, wszystkie asocjacje, wszystkie skojarzenia, wszystko to, co się ma do tej roli użyć. I dokładnie to jest tak jak z tym komputerem, że coś się nauczymy i to nam, uczymy się potem kolejnych rzeczy i to gdzieś cofa się i potem jak potrzeba, to się przywraca z powrotem. Czyli to jest schowane w jakiejś tam pamięci dalszej, twardej. Jak trzeba, to przywołujemy z powrotem do życia. Ciało łączy się z tekstem, tekst łączy się z ciałem, także to wszystko jakoś wspólnie działa. To jest cała przyjemność. To na przykład pamiętam Kordiana, jeszcze niektóre fragmenty, które 30 lat temu były. Na Mont Blanc, teraz będziesz cytował? Nie, na przykład przed śmiercią, że pamiętam, jak Kordian idąc na śmierć mówi: spłyńcie się teraz w jednej myślnej chmurze wszystkie sny marzeń latające błędnie i bądźcie ze mną, niebo ty mi zapal to i to. To wszystko siedzi. Nie, absolutnie siedzi to i to właśnie fajnie, jak to są takie dobre, mądre, wartościowe i piękne rzeczy. I to, ale ja zachęcam, żeby się uczyć na pamięć różnych. Na przykład kiedyś to było tak, że ludzie naprawdę się uczyli tekstów. Ludzie znali na pamięć całego Pana Tadeusza i to nie było nic dziwnego. No to cóż, życzę Wam kolejnych udanych, wspaniałych ról. Nam widzą wspaniałych spektakli konfrontacyjnych, bo tak jak mówię, już niebawem zobaczymy Ciebie w zupełnie innym anturażu na scenie, w tej interpretacji Ziemi Obiecanej. No i życzymy wszystkiego dobrego. Wiem, że byśmy pewnie mogli o zielonych spektaklach jeszcze porozmawiać i o różnych rzeczach, ale zostawimy sobie to na jakąś na przyszłość, na inną rozmowę, żebyśmy mieli okazję się ponownie spotkać. Beata Wnęk-Malec, dziękuję Ci bardzo. Ja też bardzo dziękuję. I Leszek Malec. Dziękuję uprzejmie Państwu. Nasi aktorzy Opolskiego Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, naszymi Państwa gośćmi podczas rozpoczynających się właśnie opolskich konfrontacji teatralnych.